Szanowni, w tym filmie chciałem przypomnieć to, o czym rozmawialiśmy na temat wzorów skróconego mnożenia, które są takim podstawowym narzędziem, jeśli chodzi o różnego rodzaju algebraiczne przekształcenia. No w każdym razie bardzo często są takim narzędziem. No i pierwszy taki wzór to jest wzór na różnicę kwadratów dwóch liczb, to mogą być dowolne liczby, niekoniecznie całkowite, chociaż my pewnie będziemy najczęściej stosować ten wzór do liczb całkowitych. No, a kwadrat minus b kwadrat, gdzie a i b to są dwie różne liczby, to jest iloczyn, rozkłada się na iloczyn a minus b i a plus b. No i jak można to udowodnić? No, najprościej obliczyć prawą stronę i porównać z lewą. No, a razy a to jest a kwadrat, a razy b to jest ab, więc plus ab, minus b razy a to jest minus b razy a i minus b razy b to jest minus b kwadrat. No, ale mamy tutaj ab minus ba, mnożenie jest przemienne, więc te dwa składniki są takie same i się upraszczają, a więc dostajemy a kwadrat minus b kwadrat, czyli dokładnie lewą stronę i w ten sposób ten wzór został udowodniony. Wzór na kwadrat sumy i kwadrat różnicy, no kwadrat sumy a razy a plus b do kwadratu to będzie a plus b razy a plus b, no i otwieramy te nawiasy i teraz a razy a to jest a kwadrat, a razy b to jest a razy b, b razy a to jest b razy a, b razy b to jest plus b kwadrat. Te dwa składniki są identyczne, więc możemy je zebrać razem i to będzie a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No, jeżeli chcemy policzyć a minus b do kwadratu, to można postąpić tak samo, ale można też zauważyć, tak to zrobimy, że to jest to samo, co a dodać minus b do kwadratu i wykorzystać ten wzór na górze. No bo to będzie tak, a kwadrat, tu się nic nie zmienia, 2a, ale tym razem zamiast b trzeba podstawić minus b, dodać do kwadratu zamiast b trzeba podstawić minus b. No, 2a razy minus b to będzie minus 2ab, ten minus przeskoczy na początek, to można sobie wyobrazić w ten sposób, że to jest minus 1 razy b, czyli 2 razy a razy minus 1 razy b, a mnożenie jest przemienne, w związku z tym ten czynnik minus 1 może wyskoczyć przed wszystko. No i minus b do kwadratu, kwadrat liczby przeciwnej jest równy kwadratowi danej liczby, bo minus 1 do kwadratu równa się 1, czyli dostajemy a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i jeszcze jeden ważny wzór, który się często pojawia, suma i różnica sześcianów. A do trzeciej plus b do trzeciej to jest a plus b razy niepełny kwadrat różnicy. Tak to można sobie zapamiętać. Tu się dziedziczy ten znak, a tu jest niepełny kwadrat różnicy. No bo a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat to byłoby a minus b do kwadratu, ale tu brakuje jednego minus 2ab do tego, żeby to był kwadrat różnicy, stąd niepełny kwadrat różnicy. No i jak to udowodnić? No znowu policzyć prawą stronę starannie, tak? A do trzeciej minus a kwadrat b plus ab kwadrat plus ba kwadrat minus ab kwadrat i plus b do trzeciej. No i teraz te dwa czynniki przekreślone żółtą kreską, tak patrzącą w prawo skos, są identyczne i się upraszczają, podobnie jak te dwa, które są przekreślone żółtą kreską w lewo skos. I no dlatego, że mnożenie jest przemienne. A no więc prawa strona równa się lewej. No i możemy też szybciutko sprawdzić, ile to jest a do trzeciej, odjąć b do trzeciej. To będzie różnica, znak się dziedziczy, razy niepełny kwadrat sumy, ale żeby wyznaczyć ten wzór, możemy wykorzystać ten wzór na górze i po prostu podstawić do tego wzoru zamiast b minus b, no bo minus b do trzeciej, minus 1 do trzeciej potęgi to jest minus 1, to jest minus b do trzeciej. No więc to będzie tyle. Tu podstawiamy, wykonujemy obliczenia i dostajemy ten wzór, który obiecałem. No i teraz odpowiedź na
pytanie, które padło na ostatnim spotkaniu, a jak ludzie do tego doszli? No i to będzie troszeczkę może inne rozumowanie niż to, do którego jesteście przyzwyczajeni, ale mam wrażenie, że jest w naszym zasięgu, żeby to ogarnąć. Otóż wyobraźmy sobie różnicę kwadratów, tylko zapiszmy ją jako wyrażenie. Zależne od dwóch liczb, x i a, jako x kwadrat minus a kwadrat. No i x będzie naszą zmienną. A jest jakąś liczbą, dowolną, dlatego tu stoi a nie na przykład 7 dwunastych, żeby było jasne, że to może być dowolna liczba. No i popatrzcie, jak podstawimy za x a, to w od a równa się 0, no bo to jest a kwadrat minus a kwadrat. No i kiedy taki wielomian może być równy 0? No, żeby był równy 0, to musi zawierać czynnik x minus a, bo taki czynnik równa się 0, gdy x równa się a, bo to jest wtedy a razy a. No, czyli ten wielomian, to wyrażenie w można zapisać jako x minus a razy jakiś inny wielomian, który już nie musi być równy 0, kiedy x równa się a. No i co to może być za wielomian? No musi to być wielomian pierwszego rzędu, dlatego że całość jest kwadratowa. No więc tu może być najwyżej x w pierwszej potędze, prawda? Bo inaczej, gdyby był wyższej, no to tu by się pojawiła wyższa potęga x. No ale także można zauważyć, że to w zeruje się także, jeśli za x podstawić minus a, no bo tu jest x do kwadratu, tak? Minus a do kwadratu to jest a kwadrat. A zatem q od x a musi zawierać także czynnik x plus a. X plus a, bo to ten czynnik jest 0, jeśli x równa się minus a. No i w ten sposób uzasadniliśmy, że w, które musi być, które jest wielomianem rzędu drugiego, musi mieć taką postać, czyli taką jak wzór skróconego mnożenia, no z dokładnością do pewnego czynnika c, który może być przed wszystkimi, którego z tego rozumowania ustalić nie można. No ale już można ustalić na przykład w ten sposób, patrząc, że c, że to jak się zacznie rozwijać, to tu jest x razy x, czyli x kwadrat razy c, a tu jest x kwadrat, stąd c musi być równe 1. No i podobnie jest z tymi podobnie jest z wzorami na różnicę kwadratów, przepraszam, na różnicę sześcianów. Tu mamy takie wyrażenie. Różnica sześcianów, no ona równa się 0, jeżeli x równa się a zatem musi zawierać czynnik x minus a i tu musi być jakiś wielomian, który musi być drugiego stopnia, no bo po pomnożeniu przez x musimy dostać x do trzeciej. No i podobnie jest z momencik. Była pomyłka, jeśli chodzi o sumę sześcianów, był minus, a nie plus. Teraz już to poprawiłem, no więc x do trzeciej plus a do trzeciej jest 0, jeżeli x równa się minus a zatem musi zawierać czynnik x plus a, bo ten czynnik jest równy 0, jeśli x równa się minus a, no i jakiś wielomian stopnia drugiego. No i tu chcę przykład pokazać, który przyda nam się w następnym filmie. Chodzi o to, żeby rozłożyć wyrażenie takie, zależne tym razem od n, a nie od x, n do trzeciej plus n kwadrat plus n minus 3 na czynniki. No i można zauważyć, że jeśli podstawimy za n równe 1,
to dostaniemy 0, no bo to będzie 1 plus 1 plus 1, czyli 3 minus 3 równa się 0. No a zatem w od n musi mieć postać n minus 1 razy jakiś wielomian drugiego stopnia. No to spróbujmy, no n minus 1, no tak, tu musi stać n kwadrat, no bo n razy n kwadrat da nam to n do trzeciej i tu żadnego współczynnika nie może być poza jedynką, no bo tu stoi 1. No a dalej to może być an plus b, no to mnożymy, tak? N do trzeciej plus an kwadrat plus bn minus n kwadrat minus an minus b. No to tak, wyraz bez n jest tutaj, czyli minus b, a tu jest minus 3, czyli b musi być równe 3. Jeżeli b jest równe 3, to tu mamy 3n minus an, a powinniśmy mieć n, czyli a musi być równe 2. No i dostajemy taki rozkład tego wielomianu na czynniki.